Życie Morza Czerwonego potrafi zaskoczyć nas nawet w miejscu, gdzie wydaje się, że pod nami znajduje się tylko piasek. Wystarczy przypatrzeć się bardziej, aby dostrzec w nim rybę z rodzaju węgorzokształtnych, kaleszie lis i rodziny żmijakowatych Ophicididae. Mowa tutaj o kaleszie lis marmoratus, nazywanej węgorzem marmurkowatym. Zwierzęta te są typowymi drapieżnikami. Dorastają do około 90 cm długości, choć z reguły są mniejsze. Na białawym kolorze ciała znajdują się ciemne plamki. Takie umaszczenie jest idealnym kamuflażem. Żyją głównie zakopane i mimo tego, że są dość powszechne, niewiele osób zdaje sobie sprawę z ich obecności. Przestraszone chowają głowę w morskie dno i przemieszczają się pod piaskiem, zostawiając charakterystyczny zygzak, lecz ślad ten ulega bardzo szybkiemu zatarciu. Spotkać je można głównie na głębokości od 10 do 30 metrów, ale często zdarza się, że zamieszkują również strefy przybrzeżne, głównie w spokojnych zatokach.